Wczoraj poznałem Antka 2018, czyli nową postać, która w tym momencie jest na Palionowie, a dodatkowo ma swoją wyspę i nawet kitkoksa na serwerze kidowice.pl. Jeżeli wy nie macie takiego kitkoksa, no to serdecznie was zachęcam do kupna, ponieważ taki kitkoks daje wam bardzo dużo możliwości, między innymi takie, że możecie wejść na mapę Kidowic i sobie po niej po prostu normalnie chodzić i zobaczyć, jak my na tej wyspie, znaczy nie na wyspie, tylko na tej mapie, tak jak my sobie możemy grać, tak wy sobie również możecie grać. A dzisiaj wraz z Dave'em, dzień dobry. Gitara, siema. Z najlepsze przywitanie. No tak, ale ono ma kurde z 10 lat, nie? No ale co z tego? Ale ja jestem ponadczasowy, rozumiesz? Okej, rozumiem, dobra, w takim razie nie będę tego oceniać. W każdym razie widzowie, dzisiaj wraz z Dave'em włamiemy się na wyspę Antka 2018 i zrobimy sobie tam tajną bazę i zobaczymy, czy w ogóle będzie w stanie nas tam, tak powiem, znaleźć. Z tego co wiemy, on jest w tym momencie na serwerze, a my dodatkowo jesteśmy z nim na Discordzie. Tylko że my jesteśmy jakby, znaczy on jest, my jesteśmy z nim, kurczę, to jest strasznie pogmatwane. My jesteśmy na Discordzie, a on jest na TeamSpeaku, bo on nie ma Discorda. Więc on sobie siedzi na TeamSpeaku, tam jesteśmy wyciszeni, ale będziemy go słyszeć, a my słyszymy się na Discordzie. To jest mega pogmatwane, ale tak to trzeba było zrobić, bo inaczej on by nas słyszał i to by po prostu totalnie nie miało sensu. My mamy awka, on nie wie, że my jesteśmy na awku, w tym momencie jesteśmy na Vanishu, więc nikt nas totalnie nie widzi. No i co? Lecimy na jego wyspę. Czy jesteś gotowy na to, żeby zrobić tam taki włam? Dobra, is visit Antek 2018. Dobra, jestem na jego wyspie, uwaga. Dobra, jestem. O, ty się do niego tepnąłeś całkowicie. Stoi, se awka robi. Dobra, czekaj. Przede wszystkim, najważniejsza rzecz na samym starcie. Musimy zrobić sobie jakąś tajną bazę, ponieważ musimy wyłączyć Vanisha. Nie możemy być na Vanishu, bo to by było bez sensu totalnie. On by totalnie, że tak powiem, nas nie widział przez cały czas i to by było bez sensu. Jednak trzeba trochę tych emocji takich w tym wszystkim. Dobra, co on tutaj kombinuje? On sobie siedzi, dobra, on coś tam macha. Dobra, ogólnie tak, z zamysłu to jest odcinek serii Tajna baza pod łóżkiem. Trzeba zrobić tajną bazę pod łóżkiem. Mamy tutaj łóżko. Jesteś na game modzie? Tak, no. Dobra, no to możemy tu normalnie to zbudować. Czekaj, tutaj w tym miejscu jest to łóżko, z tego co ten, czy ono jest tutaj równo nad nami? Tak, dobra, okej. Okej, to zbudujmy tutaj tą bazę sobie taką, żeby on tutaj nas nie widział totalnie. Nie wiem, co on tutaj ma w ogóle, to jest jakieś dziwne strasznie. Ale może tutaj nie będzie chciał wejść w ogóle i będziemy tą tajną bazę mieli. Ogólnie plan na odcinek jest taki, że musimy go jakoś strollować. Musimy strzelać do niego jajkami i tak dalej, zobaczymy jego reakcję, zobaczymy, czy on się w ogóle odezwie, czy wyjdzie z serwera, myśląc, że coś go ten. Dobra, czy taka baza wystarczy? Myślę, że w zupełności wystarczy. To jest wystarczające, no to chyba nie trzeba się przekładać. No dobra, słuchaj, w takim razie w tym momencie proponuję, czekaj, weźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Bierzemy po jednej podce na niewidzialność, na 3 minuty tylko. Pić. Tylko na 3 minuty, w razie gdyby trzeba było się w jakiś sposób przed nim schować. I możemy też zrobić tak, że zabiorę po jednym wiadrze nam, żebyśmy mogli też ewentualnie ściągnąć ten efekt. Dobra, zapraszam na survivala. Ja nie mam w ogóle żadnych itemów, ty masz coś? Będzie trzeba zdobyć, dobra, trudno. Nie mam. Będzie trzeba A nie, mam. On coś pisze na czacie, widzisz? Na TS. Antek, nie masz psychy ze mną pogadać na Kitkox 1. Na DC, a on nie ma Discorda, on nie wie jak na Discorda. Dobra, słuchaj, no to co, ja w ogóle jestem niewidzialny, co jest grane? Ty masz dalej Vanisha. Aha, okej, no ty też, dobra, przełączam się, uwaga. Dobra, i shift. Ale widzowie teraz będą spalić. Shift. Bo może widzieć twój nick, Widzowie, dobra. widzowie będą, wiesz. Też będą widzowie pisać, ale Antek, no nie wiem, on może się jakoś zorientuje. Dobra, słuchaj, przede wszystkim ja chciałbym znaleźć jakieś miejsce, gdzie on ma itemy tutaj, bo on musi tu gdzieś jakieś itemy mieć. Pytanie, czy on tutaj przyjdzie. Nie mam. Nie, mi się wydaje, że on ma wyżej chyba, wiesz? On ma wyżej. Myślisz? No. Okej. Czekaj, kurczę, nie zejdziemy tutaj na dół. Zamurowałem nas i jest problem. Dobra, on jest sprężny. Ja wezmę itemy w owale, czekaj, ja tutaj dam do tego. Wiesz co, dobra, czekaj. Zrobię tu schody nam takie, żebyśmy mieli... Wiesz o co chodzi? Bo ja... No. Jest kit przecież. A, jest kit, faktycznie. Jest kit, no. Dobra, to kit koks, i tu masz wszystko. Dobra, zaraz sobie to wezmę, tylko on będzie nas widzieć, bo nikt widzi. Ja zebrałem wszystko. Dobra, kit. Jak to jest? Czekaj, nie, to się inaczej kit zbierało, nie? Właśnie kit. Okej, dobra. Kitkoks plus wezmę. Z kitkoksa, bo z kitkoksa są to dodatki tylko. Okej, dobra, to kitkoks, uwaga tu. Odbierz zestaw. Dobra, biorę wszystko, co my tutaj mamy, dobra. Ej, czekaj, że ja pierwszy raz odebrałem kitkoksa, ten, nigdy tego co? Nie odebrałem. Nigdy tego nie odebrałem, serio. Przysięgam, nigdy tego nie zrobiłem. Dobra, mam itemy, to jest najważniejsze, dobra. Ej, ja w ogóle na pod E jestem niewidzialny, nie widzę siebie, ty widzisz się? Jak pod E, że... No, klikasz nie, E jako... Widzę. Dobra, no. Ja mam zwagowane to. Dobra, słuchaj, jeszcze jedną rzecz, my nie mamy łuku, nie?
A po co ci łuk? No, żeby go potrolować. No, ale no to Game Moda przecież masz cały czas, zresztą no wiem, ale już nie chciałem się tak przełączać ciągle. Ale dobra, no niech ci będzie. Dobra, biorę, chcesz też łuk? Masz. Daj. Masz to, dobra. Miałem one survival, żeby to miało sens, bo on nas może zabić, ja nie zakładam zbroi. Dobra, dawaj, idziemy go potrolować. Zobaczymy co on, co... Weźmy może... Poczekaj. Załatwmy może sytuację tak, wypijmy podkę na niewidzialność już w tym momencie, żeby móc swobodnie zobaczyć co on tam kombinuje. A za chwilę będziemy, ewentualnie wypijemy mleko, mamy na 3 minuty, okej. Gzy, oczywiście piszemy gzy. Ktoś kupił Mystery Boxa, moje gratulacje! Dzisiaj bardzo dużo rzeczy widzę, że jest kupowane. Widzowie, wy też tak możecie, wbijając sobie na serwer kidowice.pl. Dobra, robimy tak. Tu jest blisko, czekaj, cicho. Patrz, tu, ale nie musimy być cicho, jesteśmy na Discordzie, tu luz. No, luz, my mamy luz, ale on... On nie wie, tylko wiesz, po prostu ciszej pudy. Ściągnij litrę! A! Wariacie, ty! Dobra, uwaga. Wrócone na 6, więc uwaga. Antek, Ogar, ucz się pisać tych Grinchu. Co on mówi? No bo wyzywa na czacie, bo nie na czacie go wyzywa. Co? Dobra, czekaj, strzelam do niego z łuku. Uwaga, poszło. Kurczę, nie dostał. Jak nie dostał? Bo dostał. Nie dostał damage'u. Nie trafiłeś go? Nie, trafiłem, ale tutaj on ma chyba wyłączone, w sensie, że nie można się bić. Na tej wyspie, no tak. Może mieć wyłączoną opcję bicia się na wyspie, ale dobra, słuchaj, spokojnie. Ja proponuję zrobić tak, kolejną rzecz, którą możemy zrobić, to... ja rzucę mu coś pod nogi, rzucę mu hełm z tego Kitcoxa. Jestem ciekaw, czy tutaj... Dobra, czekaj. Ale on ma też Kitcoxa, wiesz, on może mieć takie coś, nie? Czekaj, zobaczę, co ma w ekwipunku. Antek i zabiorę mu coś. Ej, dobra, on ma całkiem ciekawe rzeczy w ekwipunku. Dobra, on widzę, że ma netherite zbroję. No. Co byś... Dobra, zabieram mu złote jabłka, zobaczymy, co on, jak zareaguje na to. Uwaga, koksy mu biorę. Czy on to zauważy w ogóle? Nie zauważył. Nie zauważył totalnie. Ej, ale mi się... Ej, coś mi się zbugowało, stary! Co jest? Czemu? Co, ja w ogóle pomnożyłem te kitkoks? Nie kitkoksy, tylko te koks jabłka pomnożyłem. Jak? Stary, mam 26 ich w tym momencie. Czekaj, no, musimy to sprawdzić. Ale ty masz przecież... Opa, no to co? Ale nie, ja pomnożyłem na survival. Co on mówi? Co on mówi? Wkurza się coś na coś, ty nie wiem. Co on mówi w ogóle? Ja nie rozumiem. Wkurza sam na siebie, nie? Ej, czekaj, gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tym lodowcu od jednego. Dobra, idę do ciebie, musimy jedną rzecz sprawdzić, czekaj. Wejdź do tego lodowca, do środka, tutaj na piętrze. Dobra. Jestem tutaj i wyrzucam tutaj jabłka. Powiedz, czy wypadło ci 26 jabłek? 32 chyba. Co? Odrzuć mi te jabłka. Ale nie wiem, czy ja już jakiś nie miałem. Dobra. No 32 ci rzuciłem, no i dobra. No, ja mam 32. Dobra, pomnożyłem stare jabłka. To ja ci oddaję tak, żeby miało 26, ty miałeś 6, proszę bardzo. Ale jak? Wiesz, jak pomnożyłem? Zabrałem z jego ekwipunku jabłka na komendą. Dałem do swoich jabłek, je połączyłem i jak je przekładałem w ekwipunku, to za każdym razem mi się mnożyły te jabłka, że miałem ich coraz więcej. Co jest, kurde? Jest jakiś bug. Sekund. Co? Już tak szybko? Dobra, czekaj, skitrajmy się tu. Dobra, ja się tu kitram i teraz tak, będę do niego strzelać, zobaczymy. No, to nie działa na niego, bo on tu nie ma PvP, ale zawsze coś. Dobra, ale strzelę będzie widział. Dobra, strzelam. O kurczę, nie widzę go teraz, to za bardzo. O, jest. Dobra, no nie poszedł tam. No, wiesz, jak... nawet nie ładuj w niego, tylko koło niego, bo on to będzie widział, nie, te strzały. Co to? Skeletony tu są! A ma wyłączone moby w ogóle, stary, tutaj też. Jest pod nami. Specjalnie stare kitkoksa kupił, żeby moby wyłączyć. O nie. On tu... Dobra, żeby tu nie wszedł tylko. Dobra, dawaj za mną. Dawaj. Tu, dobra. Dwoj. Okay. On strzela tam gdzieś na dół? Nie, jest w tym Lolo. Strzelił do niego znowu. Kurde, znowu coś strzelało. No nie ogarnia, nie, co się dzieje w ogóle. Chodź tu, wchodzimy tutaj do środka, dawaj. O nie, tu jest łóżko akurat, dobra, weźmy Lolo, tu. Lolo, to ty? Dawaj. Ja mam tam coś gada. Lolo, to ty? O kurde, idzie tu, stary. Nie, dobra, na piętro. Nie pod to łóżko? Możemy też zaraz pod łóżko pójść, tylko... No dobra, czekaj, zróbmy... Halo. Spójrz, jest tam blisko. Nie ruszaj się w ogóle. Jesteś na dole, halo. Co on szuka? Nie widzę go. Kurde, kto z mi tu się wołał na sobie? Co w ogóle, no. Czekaj. O nie. No, chcę zejść pod to łóżko, a nie jesteś w stanie, bo on tu położy ciągle. Na czacie coś pisze, ale ty. Co on pisze? Antek, ty. Się wyzywa z tymi ludźmi. Ja się wyzywa, nie.
Antek ma taki tutaj, prawda, widzę, ja widzę, że jest rozpoznawalny. Ej, dobra, schodzimy na dół, chodź. Chodzimy poduszko. On stoi w miejscu, Szybko poduszko. Na trzecie pisze, bo no. Tak. O nie, jest. Dobra, szybko. On to jest bluzie, no wchodzą mi na selwy. Wszystko mi psują. Co? Dobra, już jesteśmy w bazie. Dobra, teraz tak, musimy, wiesz co potrzebujemy? Potrzebujemy, ja wejdę jeszcze szybko na game moda, bo będę szybko nie zauważył tego, co ja tutaj robię. Ale ty stoisz, widać cię. No wiem. Czekaj, zrobił, ale... O nie, spektatora włączyłem. Kurde, typie! Cały plan zepsujesz. Czekaj, już, spokojnie. Survival, pyk. O nie, spadłem piętro niżej. Czekaj. Jak? No nie wiem, bo to jest spektator. O, już myślałem, że widział mnie. Dobra. Dźwięki. Halo. Dobra, spokojnie. Musimy to zrobić sobie pod jego łóżkiem. Czekaj, tu jest to jego łóżko? Chyba tak. Tak. Nie tu. Dalej? Tu. Co, gdzie to jest? Tu. A tu. Widzę. O nie, a co ty chcesz tu zrobić? Tak, dobra, okej. Okay. Co ja mam już przemyślane to. Robimy tak. Pyk. No. W ten sposób. Tutaj też możemy to zabrać. Zrobić sobie tak. I w ten sposób widzisz, jak sobie zabierzesz tą klapę, otworzysz, to widzisz... O kurde, gdzie jest to łóżko? A dobra, no jest. To jest łóżko, no. Stary, dobra, stań tak, żeby mój nick zasłonił ci łóżko. No, dobra. I otwórz to. Ej, faktycznie. Stary, ja się wystraszyłem, ale bo mówię, mocne. Znikło łóżko. Ja. A to jest po prostu tak zbugowane. Ej, dobra, tu ktoś... A nie, dobra, to jest ten farmer, ja myślę, że ktoś przyszedł do niego, nie? Dobra, nie, dobra, nie, dobra, dobra, tego czekaj, miałka, strzelam do niego z łuku. Otwórz tą klapę. Słyszał czy nie? Co on pisze na czacie? Słyszę, dobra, on opisze. To wyzywają mnie wszyscy. To za kuchak. Dobra, czekaj, napiszę mu... O, dobra, on jest tyłem odwrócony. Antek, znajdź nas. Co? Za Simpson! Wiedziałem, że to jest Simpson! Gdzie jest głupek? Zaraz, dobry, jasny. Dobra, gdzie jesteś? Pojaw się, no. Ja dałeś mi przesunę na Discordzie. Gdzie jesteś? Pojaw się. Dobra. Robimy tak, czekaj. Że stroluję go w jakiś sposób. Przełączam się na tego game moda, bo mi jest niewygodnie na tym survivalu tutaj to robić. Dawaj. Dobra, uwaga, wyrzucam tutaj jabłka zło. O ja nie mówię. Ej, co to było? No nie, no start się zaraz wydasz, kurde. Spokojnie. Nie wiem, nie wyjdzie. Jabłka mi dał. Tu mam was. Antek, wywalaj z serwera, dlaczego tak piszecie? Jabłko mam. Nie no, Antek, to nie jest to. Czekaj, dobra. Co możemy mu jeszcze zrobić? Jak możemy go... Ja wiem! Tylko nie wiem, czy on ma wyłączone rozlewanie wody i lawy. Czekaj, nie wiem, chyba ma, albo nie ma, nie wiem. Sprawdzę to. No. Dobra, woda się rozlewa. A lawa? Uwaga. Też. Dobrze. Lawą też wychodzimy stąd, czekaj, robimy tak, chodź tutaj. Wyjdziemy tędy. Dobra. O, dawaj. O? Dobra, dawaj. Boże, głupia mnie wyzywa znowu, no. Co mu tam napisała? A ja mam przynajmniej mózg, nie to co Antek. Ej, dobra, to jest niemiłe nie, bardzo. Miseczka chamsko, no chamsko. Chamsko, bardzo, no. Nie piszemy tak, widzowie, to nieładne. Jesteś też młodsza osoba, no widzowie, lol. Czekaj. Myślę, jak to, jak... Nie chcę jakby rozlać mu pod nogami, bo on się... O nie! Szybko! Kurde! Głupki, nie? Nie kurde! Dobra, się odmutujemy. Dobra. Dawaj, odmutuj się. Halo, kurde! Antek! Cześć, no, wydałem. Co ty tu robisz? Chcę mi samo wydać, nie? Co? Musiało się w końcu wydać, ty, ale ty mi tak wlewiłeś, nie? Myślałem, że ktoś mi się złamał tu. Ale ja ci dałem zło... Te jabłka, chcesz więcej? Masz. Ja nie chcę jabłek, ale po prostu wkurzyłeś mnie. Czym się wkurzyłem? Wkurzyłeś mnie, bo tak się lubi i proszę was, żebyście to już nie powtórzyło. No dobra, ale słuchaj, lekki troll tylko. Patrz, dam ci coś. To, ty, w ogóle ty, nie? Simpson, albo w sumie, patrz go. Dej. Co? Oni mnie wyzywają wszyscy. Kto cię wyzywa? Ja właśnie nie wiem, dlaczego tak robią, no. Wszyscy mnie wyzywają, bo... Dobra, czekaj, ja się pytam. Kto lubi Antka? Uwaga, zobaczymy, czy faktycznie cię wyzywają. Nikt. Ja, widzisz, patrz, ile jest ludzi, co cię lubią, widzisz? Bo to są chłopcy, rozumiesz? Jak ja spiszę, to nie... Rusty cię tylko nie lubi. Jak ja to spiszę, to oni po prostu mówią, że ja muszę iść do logopedy. No bo ty mówisz, że ty musisz pójść do logopedy, to jest akurat prawda. Ale, no ja chodzę, ale co z tego?
Oni mi to i tak piszą. A czego się ostatnio uczyłeś u logopedy, jak byłeś? Co? Jak się mówi? I umiesz już powiedzieć? Nie umiem. Nie umiem dalej. A powiedz rabarbar. Powiedz rabarbar. Rabarbar. No blisko, blisko. No, jest coraz lepiej, no. Ty, a jak robi traktor? No, nie wiem. No, no to dobrze. A jak robi, jak robi żaba? Żaba? Jak? Hum. Kum? Chyba. Chyba kum. Okej, no dobrze. Może i tak robi. A jak robi, czekaj, jak jest tam? A jak robi ten? Nie wiem, kto. Nie wiem. Jakiś zwierzak, który używa R. No właśnie, czekaj. O, jak warcz, zawarcz jak pies, zawarcz jak pies. Suszarka, ty. Dobra, Antek, dzisiaj mam dobry humor. Fajnie się z tobą tutaj robiło, ja dam ci coś, jesteś gotowy? Patrz. A co mamy chcesz dawać? Bo, bo on ma kitkoksa, czekaj. Ja ma kitkoksa, ma. Czekaj, zaraz mu coś damy tutaj. Uwaga. Dobra. Co jest, coś źle napisałem. Aha, tu jest. Dobra, już. Masz. Główkę. Masz, Antek, dam ci podpis z moją głową, żebyś... Chodź, ale dam ci. Ja też ci dam, czekaj. A powiedz mi, czy ja mogę w ogóle coś sprzedać? No nie. Co tu pisze w ogóle? Masz Discorda? Mam Puls Mafiajmy Dave. Aha, chyba miał być porozmawiajmy, czy... No, ale nie wiem, gdzie mu dajemy te główki? Dobra, Antek, słuchaj, miło się tu spędzało z tobą czas. Masz nasze główki, mam nadzieję, że ci będą dobrze służyć, że będziesz o nas dobrze pamiętać. Życzę ci, prawda, udanego dnia, my już spadamy, musimy lecieć. Trzymaj się, cześć. Cześć. Dobra, widzowie, no niestety nie udało się zrobić jakiejś dobrej tej bazy, ale troszkę go potrolowaliśmy. Antek nas co prawda znalazł, ciężko jest to zrobić na tym serwerze, o wiele łatwiej jest to zrobić na Palionowie, jak na przykład, albo na Kidowicach, na naszym serwerze Wiosce, tam możecie również bić. No więc o wiele łatwiej to zrobić, bo możemy sobie wypić podkę na niewidzialność i no i jakoś więcej jest miejsca, tutaj pod tą wyspą jest tak pusto. Jest ciężko to zrobić. No więc widzowie, jak chcecie kolejny odcinek jakoś strollowania Antka, dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!